Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu tygodniowym od 9 do 15 listopada bieżącego 2020 roku. Karty mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu, teraz je tylko przełożę. Już kochani patrzymy, co nadchodzący tydzień dla Was ciekawego zapowiada. Poniedziałek. Królowa denarów. Wtorek. Sześć kielichów. Środa. Cztery kielichy. Czwartek. Osiem kielichów. Piątek. Sześć denarów. Sobota. Dziesięć kielichów. I niedziela. Paź, buław. W tle czytania mamy rydwan. Już szybciutko, żebyście wszystko dobrze widzieli. Moi kochani, poniedziałek, królowa denarów. Mogą być jakieś propozycje finansowe dla osób, które szukają pracy. Więc jeżeli szukacie, staraliście się, wysyłaliście CV, to może ktoś tutaj wyjść z jakąś propozycją, ofertą. Osoby, które mają pracę i są na własnej działalności gospodarczej, może być to jakiś udany dzień, jakieś udane transakcje, inwestycje, może aplikacje na jakieś wyższe stanowisko, na jakieś będą fajne propozycje zarobienia dużych pieniędzy. To są też wydatki, więc w tym dniu uważajcie na to, żeby troszeczkę nie zaszaleć z portfelem. Może kupicie coś ładnego dla siebie albo dla domu. W tym dniu może odwiedzić Was mama, bądź Wy pojedziecie odwiedzić mamę, zawieziecie jakiś prezent, bardzo się ucieszy. W związkach stabilizacja, więc możecie tutaj polegać na sobie. Uczucia się nie zmieniły, szanujecie się, nadal kochacie i jest dobrze. Natomiast osoby samotne mogą poznać osobę w pracy, byka, panny bądź koziorożca. Ktoś, kto współpracuje albo no gdzieś tam ma coś do czynienia z Waszym zawodem i od czasu do czasu macie okazję się spotkać. Co we wtorek? W wtorek mamy 6 kielichów. Przypomną się co niektórym stare dobre czasy, być może jakaś sprawa z przeszłości się odezwie. Odwiedzicie jakieś stare miejsca, może znajomi, może koleżanka ze szkoły, może kolega, jakieś fajne, miłe, niespodziewane spotkanie. Rodzice może pojadą odwiedzić dzieci, wnuki, dziadkowie, wnuki, chociaż w tych czasach to raczej niekoniecznie. Szóstka kielichów jest to karta wspomnień, rozpamiętywania przeszłości, ale też realizowania swoich planów, marzeń. W związkach, tam gdzie macie dzieci, na pewno będziecie musieli zwrócić uwagę na to, jak tym dzieciakom zagospodarować dzień, żeby się nie nudziły, jeżeli chodzi o mniejsze pociechy. Natomiast starsze dopilnujcie w lekcjach, bo niekoniecznie może zajmują się tym, co powinny. Trzeba im dać jakieś zajęcie i udzielić wsparcia. Szóstka kielichów jest to karta rodziny, takich fajnych, pozytywnych emocji, spotkań z przyjaciółmi, ze znajomymi, dobrej atmosfery w pracy, więc miło spędzicie ten czas, a co niektórzy właśnie gdzieś tam, może właśnie ze współpracownikami, z kolegami, koleżankami będziecie rozmyślać, jak to kiedyś było fajnie, chociażby przed wirusem, tak? Więc tutaj ta szóstka kielichów, taki dzień wspomnień, rozpamiętywania, ale też być może wracania do pewnych spraw, które trzeba załatwić. W środę mamy kartę czterech kielichów. Troszeczkę będziecie zmęczeni. Cztery kielichy zapowiadają, że niby wszystko jest ok, ale jednak odczuwacie jakieś zmęczenie, jakąś taką rezygnację. W związkach rutyna, no niby jest wszystko ok, ale nic się nie dzieje, zwłaszcza jeżeli jesteście w związku ze skorpionem bądź rakiem. Natomiast czwórka kielichów jest to karta też takiej nudny. No kiedy wreszcie coś się zmieni? Kiedy wreszcie będzie można wyjść na spacer i zaświeci słońce od razu? Albo mgła, albo jakieś chmury, albo deszcz pada, tak? Kiedy zmieni się sytuacja w pracy? Ogólnie, kiedy minie jakieś zmęczenie i takie zrezygnowanie wydarzeniami ostatnich miesięcy, ostatnich dni.
Czwórka kielichów mówi o stabilnych finansach, natomiast no niektórzy być może nie do końca są zadowoleni. No niby jest dobrze, niby jest na chleb, niby jest na utrzymanie, ale czegoś Wam brakuje i to jest takie niezadowolenie z Waszej strony, tak? Może czekacie na jakąś lepszą ofertę? Zobaczmy tę czwórkę kielichów. Osiem, no właśnie, zastanawiacie się, czy nie zmienić pracy, bo niby jest fajnie, niby jest miła atmosfera, ale niekoniecznie być może jest tak dobrze, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Niektóre barany być może też zastanawiają się nad jakimś wyjazdem, tak? Żeby gdzieś sobie pojechać, odpocząć, oderwać się troszeczkę od tych spraw codziennych i poprawić swoje samopoczucie. W czwartek mamy 8 kielichów, więc tutaj no cały czas ten nastrój taki się przeciąga. Jeżeli planowaliście jakąś podróż, nie jedźcie w tym dniu, zastanówcie się dwa razy. Natomiast jest takie emocjonalne rozdarcie, co tutaj zrobić odnośnie z tą pracą, tak? No bo niby ta praca jest, ale jakoś się nie rozwijacie, nie spełniacie i nie za bardzo jesteście zadowoleni z tej pracy. Więc być może w czwartek będziecie już takie konkretne jakieś decyzje podejmować, skupiać się na tych sprawach zawodowych. Może być też jakiś wyjazd służbowy, na który w ogóle Wam się nie chce jechać, więc tutaj być może będziecie też no, zobowiązani do tego. W związkach no, staracie się pracować nad sobą, tak? Poprawić coś w relacji, wspierać partnera, rozumieć, no i musicie się przyłożyć, żeby jakiś tutaj sobie harmonogram, schemat zaplanować, wypracować, żeby jakoś w tej trudnej sytuacji się odnaleźć. W piątek mamy 6 denarów, więc 6 denarów jest to karta wsparcia, karta pomocy, zwłaszcza finansowej, więc osoby, które się starają o kredyt bądź jakieś dofinansowanie, na pewno te pieniążki do Was przyjdą. Może się pojawić jakaś nowa oferta pracy. Ktoś może Wam pomoże załatwić pracę, gdzieś tam Was poleci i będzie jakaś tutaj nowa propozycja zawodowo-finansowa i będziecie zadowoleni, więc ta sytuacja finansowa wróci do równowagi. W związkach też od razu poprawa, bo jak Wam się nastrój poprawi, no jesteście zadowoleni, że jest wreszcie to, na czym Wam zależało i konkretne pieniądze, no to atmosfera oczywiście też się rozluźnia. Już nie macie nosa na kwintę i jakichś fochów i takiej smutnej miny, tylko też emanujecie inną energią i automatycznie w całym domu przekłada się to na wszystkich domowników. Więc w piątek jakieś właśnie rozliczenia. No oczywiście te osoby, które mają pracę i na tą pracę nie narzekają. Może pojawić się jakaś wypłata, jakaś premia, jakaś dotacja. No, szef być może doceni Wasze starania. Osoby na własnej działalności mogą w tym dniu odczuć w kieszeni większy zysk, większy zarobek. Będziecie zadowoleni. Może więcej klientów, może więcej zamówień. Na pewno będzie ta wymiana handlowa i jakieś za to odpowiednie wynagrodzenie. W sobotę dziesiątka kielichów, więc siedzicie sobie w domku, odpoczywacie wspólnie razem z rodziną, miła, sielankowa atmosfera. To jest karta też domu, karta poczucia bezpieczeństwa, więc na pewno miło spędzicie sobie ten dzień. Może gdzieś razem wyjedziecie, może odwiedzicie rodzinę, bądź ktoś z rodzinki Was odwiedzi. Więc sobota, kochani, miło i sympatycznie Wam minie. Tutaj oczywiście w tle czytania mamy rydwan, czyli jakaś podróż, może do rodziny, może jakiś wyjazd służbowy, udany, jakieś oglądanie być może domu nieruchomości, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem. Na pewno sobota będzie bardzo miła. W niedzielę mamy Pazia Buław. Paź Buław jest to zodiakalny strzelec, ale to jest też jakieś nowe znajomości, kontakty, spotkania, jakieś nowe pomysły, aktywność fizyczna, nie wiem, może gdzieś z dziećmi pójdziecie sobie na spacer, pojedziecie gdzieś za miasto odpocząć. Karta właśnie jakiejś takiej podróży, ale niedalekiej, tylko gdzieś blisko. Co jeszcze? Paź Buław. Jakieś pomysły będziecie realizować, tak? Może ktoś Was w tym dniu odwiedzi. Może Wy sobie gdzieś pojedziecie, ale to już się powtarzam, zobaczmy. A może nawiąże się jakiś flirt gdzieś tam przez internet. No będziecie no, chcieli zrealizować jakiś pomysł. Może chodzi tutaj o sprawy zawodowe, żeby ruszyć od poniedziałku z jakimś tematem.
Bo oczywiście pasie są bardzo kreatywne i mają zapał do pracy, więc może niektórzy już mają dosyć siedzenia w domu, tylko gdzieś już wybiegają myślami, jak to będzie w przyszłym tygodniu, jakie sprawy będą musieli pozałatwiać. W związkach spokój, wspieracie się nawzajem, no cały czas harmonia, spokój i ta wzajemność. Może właśnie jakieś chwile zapomnienia w niedzielę dla par, może gdzieś sobie wyjdziecie właśnie przemyśleć wiele spraw. Te osoby, które umówiły się na randkę, być może ta randka będzie przełożona na inny termin. Z jakichś takich niezależnych od Was przyczyn, może jakieś informacje znowu związane z tymi obostrzeniami, nie wiem, ale te osoby, które na nowo kogoś poznały, tak, dopiero miały się spotkać i rozwijać tą znajomość, niestety może być to ograniczone. No i ogólnie Rydwan w tle, tak jak już powiedziałam, ruch, więc to będzie szybki tydzień, dużo wyjazdów, dużo załatwiania spraw i karta mówi, żebyście jednak w sytuacjach, gdzie czujecie się jakoś niepewnie albo jakoś te sprawy dłużą się, nie idą swoim tempem, wzięli po prostu sprawy w swoje ręce i przejęli kontrolę, poprowadzili wszystko do szczęśliwego zakończenia. Co aniołki na uzupełnienie nam powiedzą? Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, czyli intuicja też, kochany baranie. Działaj intuicyjnie, wykorzystuj swoją wiedzę, swoje umiejętności, doświadczenie. A na pewno ten tydzień będzie bardzo miły, przyjemny i wzbogacony o kolejne nowe jakieś sytuacje, doświadczenia. To by było na tyle, kochani. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Odsłuchajcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego w tym tygodniu Wam życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia do kolejnego razu.